Witam wszystkich u progu wakacji, a dla niektórych już są, niektórzy już mają wakacje. Mówię tutaj zwłaszcza o przedziale szkolnym, czyli o ludziach młodych. Ja jeszcze wakacji nie mam, cały czas pracuję, natomiast moje obroty spadają i jest to naturalne, uważam, w tym okresie. A mamy 27 czerwca, godzina 12:15. Witam Was w dzisiejszym przeglądzie rynków. Przedwakacyjnym będę dodawał i chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że dzisiejsza analiza będzie szeroka. Omówię Wam szeroko rynki, czyli będzie ich więcej niż na ogół bywa, ale będzie przez wzgląd na szerokość, czyli mnogość rynków, będzie pobieżna, czyli omówię Wam dużo rynków, jakie są narracje, gdzie się te rynki kierują, ale bez szczegółów. Jeżeli interesują Was szczegóły dotyczące danych rynków, no to tak jakby szersze wątki są prowadzone przeze mnie w naszym TradeWarsowym Discordzie. Tam zapraszam do wizyt i w szczegółach przyglądania się poszczególnym rynkom jakby przez pryzmat szkła powiększającego lupy, a także ewentualnych pozycji handlowych czy handlu jako takiego. Dobrze, zaczniemy sobie może od złotówki i od polskiego rynku akcji. Jeśli chodzi o złotówkę, to na przykładzie dolara i euro nadal jestem zwolennikiem wzrostów na tych wykresach, a zatem cały czas podtrzymuję swoją tezę o osłabiającej się złotówce. I już gdzieś przekaz medialny pomału kreuje informacje o tym, że złoty przestał się umacniać. Okej, rzeczywiście przestał. Widzimy już na wielu tygodniach, że przestał. Ostatnich, czy dziennych świecach, czy tygodniowych. Teraz pora, żeby się troszeczkę osłabił. Nie będę kreował długoterminowego zachowania ceny, bo złoty od marca 2022 roku jest w trendzie spadkowym, czyli się umacnia, nie osłabia, więc każdy wzrost można traktować jako potencjalną korektę w trendzie, a zatem każde osłabienie się złotego trzeba traktować jako element wzrostów w trwającym trendzie spadkowym, wzrostów korekcyjnych w trendzie spadkowym. Także natomiast no, ta korekta jest potrzebna, ten wydech moim zdaniem jest potrzebny, ona się już generuje się z ważnych miejsc, o których mówiłem wcześniej, pisałem również. I żeby było krótko zwięźle na temat, podobnie złoty wygląda na wielu, wielu innych rynkach, parach handlowych, walutowych, tak? Czy to, już nie będę mówił o szczegółach, ale jak się konsultujemy na naszych naradach wojennych, rzeczywiście wiele wskazuje, że złoty powinien się osłabiać. I mam, no, może to zabrzmi brzydko, ale mam gdzieś przekaz medialny towarzyszący temu, sytuację polityczną i tak dalej. Po prostu z narracji drogo, tanio na rynku wynika, że cena moim zdaniem powinna się, że złoty powinien się osłabiać. Tego się będę trzymał, dopóki rynek mi nie udowodni, że się mylę. Jak zatem w takim razie wygląda rynek akcji polskich, które powinny być w trendach wzrostowych? I są. I są w trendach wzrostowych. Pokażę to na przykładzie, może tak, jeszcze wrócę tylko do dolara. Dolar również może wykonać korektę, czego się spodziewam w najbliższym czasie, ale tu już bez szczegółów, korektę wzrostową, czyli osłabienie się złotówki. Pokażę na przykładzie akurat Lubawy, którą z dużymi, bardzo dużymi efektami handlowymi przewidujemy, trafiamy, czy analizujemy już od przynajmniej lutego 2022. Trendy wzrostowe w rynku polskich akcji są i obowiązują. I to jest jakby już też niezaprzeczalny fakt, który ja potwierdzam, oczywiście przy założeniu, że mogę się mylić. Więc polski rynek akcji rośnie. Rośnie przez wymuszony wzgląd inflacyjny, czyli inflacja, spadek, która zresztą w Polsce to inflacja jest wyższa, więc traci złotówka na wartości, a zatem wykresy większości akcji powinny i będą rosnąć. Natomiast w ramach tych wzrostów oczywiście będą się budowały zarówno impulsy wzrostowe, tak jak mieliśmy na przykładzie Lubawy w lutym 22, jak i korekty spadkowe. I teraz moment, w którym złoty będzie się osłabiał, będziecie słyszeli w przekazie medialnym, czy oglądali, widzieli informacje, jak to inwestorzy uciekają z polskiego rynku i tak dalej. Okej, niech sobie uciekają, na zasadzie niech ten przekaz medialny towarzyszy ruchom korekcyjnym, ale gdzieś po tych korektach powinny przyjść impulsy wzrostowe po kolejne wierzchołki.
W związku z czym bardzo mi to wszystko pasuje. Osłabiająca się złotówka, narracja o ludziach, o inwestorach, którzy wycofują się z polskiego rynku, sprzyja temu, żeby złoty się osłabiał, kryptowaluty, a polskie akcje wyrealizowały korektę, ale nie powinniśmy się tego obawiać, są to jedynie korekty w trwającym trendzie wzrostowym, czyli rynek akcji, trend akcyjny Polski nie zmienił kierunku, będzie podążał we wzrostach. Idźmy dalej. Dalej możemy wskoczyć na surowce. Co prawda, może tak, od razu, żeby było jasne, jeśli chodzi o indeksy giełdowe, czyli czy włoski indeks, czy DAX niemiecki, czy francuski, tutaj pole do popisu i do analiz zostawiam Karolowi, on bardzo dobrze nadzoruje te rynki, więc szukajcie narracji u Karola, takiej przynajmniej w średnim dystansie, bo długi dystans trzeba pamiętać, że robiłem ostatnie nagrania, że trzeba się spodziewać tych korekt spadkowych. Im silniejszy był wzrost, tym silniejsze te korekty, ale już takie szczegóły, kiedy, dokładnie, co i jak, to Karol, albo też zapraszam do jego wątków na Discordzie, a ja przejdę teraz do surowców. Akurat jeśli chodzi o srebro i złoto i zresztą większość surowców, nie mówię, że wszystkie, to mamy również podążające trendy wzrostowe. Ropę sobie odpuściliśmy na chwilę w Trade Wars, natomiast ja akurat odpowiadam za gaz i za miedź. To są rynki, które można powiedzieć, słuchają moich analiz, tak? O tak bym powiedział. I w obu przypadkach, jeśli chodzi o zarówno gaz, jak i miedź, narracje są wzrostowe. Mimo że na miedzi widzimy korektę od maja, która obowiązuje i nam dała, to jest interwał 4-godzinowy, 17% spadek, a w gazie od czerwca w tej chwili 16% spadek, to nie są to moim zdaniem korekty, których należy się bać. One również nie powinny kończyć trendu. Chyba że skończą. Wtedy trzeba będzie odpowiednio to wychwycić na wykresie i zmienić narrację i kierunek. No, tak może być, ale na razie nie wskazują. Na razie wskazują, że te trendy powinny podążać dalej we wzrostach. Więc drożejący gaz, drożejąca miedź, a także, uwaga, drożejące złoto i srebro, bo tam też mówimy cały czas o korektach spadkowych dla kontynuacji trendów wzrostowych, no to powinien być taki standard trendowy, który będziemy w najbliższych tygodniach, jak i miesiącach obserwować. Przypomnę tylko, że do zakupu surowców takich jak złoto czy srebro my przebieraliśmy się już, można powiedzieć, lata temu, no bo koniec tych korekt to było, przypada mniej więcej rok, dwa lata temu, więc teraz sobie po prostu obserwujemy wzrosty. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzny handel futures, on się odbywa cały czas na bieżąco. No tak jak wiecie, jak te seriale są, prawda? Jest serial, który ma swój ciąg, skutkowo-przyczynowy, logiczny i trzeba oglądać pierwszy odcinek, drugi, trzeci, żeby wiedzieć, rozumieć, co się dzieje, a są seriale, gdzie każdy odcinek ma swoją niezależną fabułę i można tak naprawdę, nie wiem, włączyć sobie 99 odcinek, czy tam 1099 i on ma jakby od początku do końca, jest interesujący dla nas. Tak samo tutaj. Przy zakupach długoterminowych, które realizowaliśmy po korektach w złocie, w srebrze, no jakby ten serial trwa. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli ktoś musi być z niego wykluczony, ponieważ również handel odbywa się w strukturach wewnętrznych i taki handel w moim przypadku to jest miedź czy gaz, ale wiem, że Sweet Potato pilnuje złota i jeszcze paru surowców, Karol tam poluje na srebro cały czas w strukturach wewnętrznych, że to się dzieje. Tamten serial ma każdy swój odcinek odrębny i fabułę, na którym staramy się zarabiać. Co po surowcach? Po surowcach możemy wskoczyć na kryptowaluty. Jeśli chodzi o Bitcoina, nie zmieniam swoich narracji, nie mówię, że spadkowych, po prostu korekcyjnych. Ta korekta w tej chwili Bitcoin, ja to czasami takiego sformułowania używam, ma otwartą furtkę w obu kierunkach, czyli ta korekta może się rozwijać we wzrostach, nawet powierzchołek. Może wybić ostatni dołek. No, taki etap rynku, niestety. Nic, nie mogę wam powiedzieć, na pewno będzie spadać, albo nie wiem, no, z dużym przekonaniem będzie spadać, z dużym rostem. Na pewno to, co jestem w stanie określić, to, że nadal jesteśmy w układzie korekcyjnym. Nie ma jeszcze potwierdzenia, że ta korekta dobiegła końca, moim zdaniem wyraźnego, żadnego, więc nie mogę mówić, że się skończyła i jedziemy w kolejnym silnym impulsie wzrostowym. Nie, moim zdaniem się ta korekta rozwija. I ani wybicie szczytu nie potwierdzi mi, że już się skończyła, bo może się w ramach korekty szczyt zostać wybity i dopiero później dostaniemy jeszcze spadki pod dołek, a możemy dostać równie dobrze teraz spadki pod dołek, więc dużo jest scenariuszy możliwych,
A układy wewnętrzne tu i teraz to właściwie nie na dzisiejszą analizę. A jak się ma do tego rynek altcoinów? Rynek altcoinów próbuje walczyć. Niecały market próbuje walczyć. Widać, że wiele marketów, można powiedzieć, że się poddało. Poddało się i funkcjonuje w stanie zawieszenia, czyli na przykład taki Ethereum Classic ma ten trend wzrostowy, ale niekoniecznie struktury gdzieś tam wewnętrzne reagują zgodnie z założeniami, które powinny podnosić cenę, więc na przykład, ale są też walory, które, co to znaczy rynek walczy, ale nie cały, no są walory, które mają bardzo dobre układy wzrostowe. I te układy wzrostowe, to co robią w tej chwili, to przynajmniej nie pozwalają cenie dalej spadać. Czyli stawiliśmy taki beton, ten beton nie chce być przebity, a wręcz tak jakby oczekiwał, aż Bitcoin wróci do narracji wzrostowej, żeby strzelić do góry. Na przykład takim walorem jest FED. W tej chwili jednym z takich walorów jest FED. Także tu trzeba sobie bardzo wyraźnie rozgraniczyć, co się dzieje w altcoinach. Altcoiny... No nie chcę mówić, że się krew leje, bo to jeszcze nie jest, jeszcze się krew nie leje. To nie jest etap rynku, w którym się leje krew. Ale co po niektóre próbują walczyć? I na przykład bodajże przedwczoraj, jak sprawdzałem sobie coin paprykę, to walory typu właśnie FED czy LDO, które handlujemy do góry, no miały bardzo dobre wyniki. Były na szczycie wzrostowych projekcji. Zaraz wam pokażę, gdzie to... Momencik... Dobra, myślałem, że mam jakiegoś screena, ale nie mam żadnego screena. Po prostu bodajże przedwczoraj, jak wziąłem coin paprykę i wziąłem 7 dni, zaznaczyłem sobie 7-dniową zmianę w cenie, to rzeczywiście LDO czy właśnie te altcoiny z rodziny, bym tak to nazwał. Gdzie ta rodzina? FED i jeszcze dwa inne, które mają się niebawem zrebrandingować, były we wzrostach, były na szczycie, więc tak wygląda rynek kryptowalut przedwakacyjny i muszę wam powiedzieć, że właściwie to tyle z ciekawostek dzisiejszych, bo co, indeksy odłożyłem dla Karola, pewnie będzie o nich mówił, powie na pewno lepiej i mądrzej niż ja, krypto, narracja wakacyjna opowiedziana. Ja nie wiem, czy wiecie, ja z Bitcoina wyszedłem, sprzedałem Bitcoina w całości, nie mam w ogóle. A jeśli chodzi o altcoiny, to tam jeszcze te portfele niektóre utrzymuję. Staram się je utrzymywać, a nawet właśnie poczyniłem zakupy w ostatnim czasie. Więc altcoiny też omówione. Surowce na przykładzie miedzi i gazu w moim ujęciu omówione, narracja wzrostowa, złoto i srebro również, a w szczegółach to już reszta ekipy. Dobra, co jeszcze? Uran to na razie nas nie interesuje, choć bardzo fajnie te projekcje uranowe się tutaj zrealizowały i realizują, ale to nie na dzisiaj. Dobra, indeksy omówione, scedowane waluty też, euro, PLN, właściwie złotówka, bo to jest teraz dla nas najważniejsze. Rynek akcyjny, mówię, można spodziewać się korekty, ale bez paniki. Nie powinniśmy panikować i też to nie znaczy, że wszystko skoryguje jednocześnie, będzie to rozdzielone na, tak jak w altcoinach, no będą jedne rosną, drugie spadają, ale ogólna narracja jest wam znana. Więc ja działam na pół gwizdka, bo wakacje się zaczęły. Są inne priorytety, wielu traderów, wielu inwestorów w ogóle wycofuje się z rynków na czas wakacyjny. Ja również oczywiście będę miał swój urlop, podzielimy się tutaj tak, żeby Trade Wars funkcjonowało, żeby wszyscy analitycy, żeby analizy były i analitycy byli, ale żebyśmy się uzupełniali na czas urlopów. I właściwie na dzisiaj to tyle. Nie słyszeliśmy się w ubiegłym tygodniu, ale za tydzień raczej nie powinno być przeszkód. Powinienem dla was nagrać, przygotować nagranie. A dzisiaj taka, mówię, globalna analiza. Za tydzień spróbujemy bardziej szczegółowo. Może jakiś rynek wybiorę ciekawszy, taki, który omówię od A do Z, od początku do końca. Trzymajcie się, pozdrawiam, korzystajcie z pogody i udanych strategii handlowych. Życzę wszystkim.